miłość zakrywa wiele grzechów. Im bardziej się, bo o to chodzi, skupiam i czynię miłość, to też wpływ ciemności, zła jest coraz mniejszy i ja staję się coraz silniejszy mocą Bożą i mniej podatny jestem w ogóle nie, na, nie wiem, na te pokusy, na to fałszywe zło, bo jestem skupiony na tym, co mam do przekazania, co Pan Bóg mi daje, do, żeby innym dalej przekazać. Nie? Więc miłość zakrywa wiele grzechów. Spowiedź nie jest przede wszystkim, jak ja lubię ten obraz, pralką automatyczną, że przynoszę brudne ubrania, wrzucam, wyprałem, mam i to znowu idę i znowu się brudzę, nie? I znowu idę i wypiorę. To nie o to chodzi. Wszystkie sakramenty są ze sobą powiązane. Wszystkie. To jest taki jakby, jak nasz organizm, to jest system różnych systemów, nie? Układów, tam krwionośny, limfatyczny, nie? Nerwowy, jeszcze enzymy, takie śmakie różne. I to jakoś jest powiązane, ale jeden jak nie zadziała, no to rzutuje na resztę. Nie? Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. Darku, witamy w naszym autku. Witam Ciebie i wszystkich. Z Darkiem po raz kolejny się widzimy. Pierwszy raz w samochodzie. Po Warszawie sobie jeździmy akurat. No, trzeba spróbować czegoś nowego w końcu, nie? No właśnie. Czasie. Darek wydał książkę niedawno o spowiedzi. Jaki jest tytuł? Po co nam spowiedź? Po co nam spowiedź? O. Do szczęścia. Do szczęścia. To już tego nie ma w tytule, to już moje. Mój dodatek. To może zacznijmy w ogóle od tego, jakby, czy istnieje coś takiego jak grzech i co to jest? Czy to jest coś subiektywnego, obiektywnego? Bo to wcale nie jest takie oczywiste, jak się tak zada to pytanie. Znaczy, myślę, że istnieje, bo widzimy w formie świeckiej grzech, w cudzysłowie, czyli wszelkie formy zła i cierpienia, to znaczy skutki naszych działań i chyba nikt nie ma wątpliwości, że coś takiego istnieje i wiele bólu, niepotrzebnego cierpienia, które sobie zadajemy, no, ale to nie chcąc tego tak naprawdę, a no, jest to dość powszechne. Więc no, grzech jest jakoś związany ze złem, niewątpliwie, i z naszą jakąś słabością, niedoskonałością. No, cierpienie istnieje, cierpienie takie nieprzemyślane, niezawinione też istnieje. Tak. I dużo niepotrzebnego też istnieje. No ale nie można równać, że cierpienie to jest dlatego, że jest grzech, nie? No tak nie. Niektórzy nie, uważają, nie, ale nie, to nie jest prawda. Właśnie trzeba rozróżniać. Natomiast grzech no, można rozpatrywać tylko w relacji do Boga. Samą tą nazwę grzechu, no bo w przeciwnym wypadku mam jakieś błędy i każdy się zgodzi, że popełniamy błędy. Wszyscy się zgodzą chyba ludzie, że jakieś błędy popełniamy, że nawet jesteśmy zdolni do no, rzeczy okropnych teoretycznie i praktycznie też. Natomiast o grzechu można mówić tylko w relacji do Boga, bo to jest pojęcie biblijne. Znaczy ono jest w innych religiach też, tylko niekoniecznie odniesione do no, takiego Boga, jakiego my rozumiemy. Nie? Ale jest to najprościej rzecz ujmując jakaś nieumiejętność czynienia dobra. Ja bym to tak nazwał. Grzech, nieumiejętność czynienia dobra. Nieumiejętność albo jakaś bezsilność, albo wydaje nam się, że robimy coś dobrego, a okazuje się, że to rani, krzywdzi nas i innych. No, a jeśli jest taka osoba na przykład, że, która jest przekonana o tym, że na przykład właśnie niedotrzymanie czegoś z dekalogu, w jej przypadku to nie jest grzech, należy to tak zrobić, to jest coś dobrego, nie? Mm-hmm. No to po co w ogóle ta kategoria grzechu wtedy, nie? No bo, jakby to powiedzieć, mi się wydaje, że grzech jest związany, zrozumienie jego w ogóle i kiedy on następuje. Kiedy mamy przed oczyma, no najprościej rzeczy mówiąc, relacje z Bogiem, bo tu mówimy o wierze, nie? No. Kiedy popełniam jakiś błąd, jakikolwiek, nie na drodze nawet mogę źle skręcić i coś, no to no, wykraczam przeciwko jakimś prawu, jakimś przepisom, no, umówiliśmy się, no, przeciwko nawet człowiekowi. Nie ma tam, no, w ogóle nie pojawia się kategoria, czy w ogóle osoba Boga w tym. Nie? I trudno mówić po prostu o grzechu bez odniesienia do Boga. Tak samo jak skoro tylko Bóg przebacza grzechy, to wierzymy jako chrześcijanie.
no to jest on też ściśle z nim związany. I jakoś narusza, to jest po pierwsze, ale druga rzecz, która mi się kojarzy jakoś tak dość spontanicznie, że grzech oczywiście również uderza w człowieka, znaczy we mnie, nie? Że to jest coś, co uniemożliwia mój rozwój, co mnie krzywdzi, co wywołuje jakieś nieszczęście we mnie, niepokój, cierpienie i tak może. Nie tylko to jest przyczyną cierpienia, ale myślę, że bardzo dużo nie w naszym życiu jest stąd, że nie rozpoznajemy właściwie niedobra i nie czynimy go, albo nie... Ja bym grzech nazwał też pewnego rodzaju przeszkodą. Przeszkodą na drodze, nie? Że mam jakiś wyznaczony cel, mam drogę i nagle pojawia się jakaś potężna przeszkoda, drzewo się rozwaliło, nie jestem w stanie dalej jechać, nie? Muszę coś z tym zrobić, no jak to usunąć teraz? Nie mam czym, czasami, nie? Muszę to obejść. No dobra, ale wiesz co, bo tak, jeśli przyjmiemy taką opcję, że w relacji z Panem Bogiem można mówić tylko o grzechu, no to nam kładzie taką subiektywną opcję, optykę patrzenia na tą rzeczywistość. Mhm. Czyli ja czuję, że coś mi przeszkadza w kontakcie z Panem Bogiem, albo nie czuję, nie? Coś zrobiłem, to ma wpływ na moją relację z Nim, albo nie ma wpływu. No, a jednak uczeni jesteśmy tego, że grzech no, to jest przekraczenie przeciwko 10 przekazaniom, innym rzeczom, to jest grzech, to jest grzech, to jest grzech. Jest jakaś praca obiektywizacyjna nad tym, ja żeby nazwać. Ja się bardzo obawiam tego sprowadzenia grzechu tylko do przykazań i prawa, bo Pismo Święte już od początku mówi nie tyle, czy jakieś prawo przekraczam, czy nawet dobro jest coś, czy złe, tylko grzech jest rozpatrywany w kategoriach życia i śmierci. Albo miłości i jej braku. I teraz wszystko to, co pomnaża we mnie szeroko pojmowane życie, co je daje, co je pomnaża, co je umożliwia, no to jest dobrem tak naprawdę dla mnie i z punktu widzenia Boga. A to, co to życie ogranicza, zabija, mam tu na myśli, no nie wiem, jeżeli drzewo nie wydaje owoców, no to rośnie sobie, nie? No ale idealnie by było, czy no po to ono jest stworzone, żeby był owoc. Nie? I teraz grzech jest czymś, co uniemożliwia wydanie tego owocu. Jest za coś zablokowane, jest coś, nie wiem, nie przepływają gdzieś te soki, coś się stało takiego, że ja nie mogę podzielić się tym życiem z innymi. Tak samo można mówić o miłości, nie? Że grzech jest tym, co strasznie mnie, nie wiem, skupia na sobie, uniemożliwia podzielenie się darami, które otrzymałem, które mam. Bo jeżeli ktoś na przykład nie będzie wierzył w siebie, bo to też jest owoc grzechu, nie będzie wierzył w siebie, będzie się nienawidził, albo, nie wiem, skupi się na jednej rzeczy tylko chciwie, że tylko to jest dla niego najważniejsze, on zablokuje cały, w pewnym sensie, swój potencjał, nie? I nie wiem, i skupi się na sobie, inni z tego nic nie będą mieć. I to uważa, że to jest grzech. Tak, że to nie chodzi tylko o przekroczenie jakiegoś prawa, nie, że zrobiłem źle, no przykro mi, no zapłacimy mandat, dostaniemy 4 punkty, nie? Ale jedziemy dalej, nie? To nie o to chodzi. To... I co, i powinienem się spowiadać z grzechu niewiary w siebie? A myślę, że tak też. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni przez to, co powiedziałeś przed chwilą, że grzech jest tylko i wyłącznie rzeczą jakąś świadomą, taką dobrowolną, ale w Biblii grzech nie jest tak pokazany. Jest wielopłaszczyznowy. To znaczy... Grzech jest wszystkim tym, co, jeszcze raz, jest jakąś siłą, która nas wewnętrznie paraliżuje i grzechy nasze osobiste, nie? Ja to tak rozróżniam, jest grzech przez duże G i przez małe G. Te przez małe G, no to są te przekraczania przykazań, a przez duże G to jest pewnego rodzaju bezsilność, o której mówi też święty Paweł, że ja chcę dobra, a nie jestem w stanie go wykonać, albo chcę, no a wychodzi jak wychodzi. Jest we mnie jakaś trudność. Poczekaj, bo czy dla ciebie ważniejszy jest ten grzech taki, spotkanie się z tą bezsilnością, tak, niż obiektywnie, że ukradnę coś? Tak. Tak. No bo popatrz, jak my chyba do końca tego jeszcze żeśmy nie ogarnęli, tak bym powiedział, w Kościele. Mówimy o grzechu pierworodnym. Co to jest grzech pierworodny? Grzech pierworodny nie jest moją osobistą winą. Ja go nie popełniłem. Tak, to jest jakaś taka tendencja we mnie do czegoś złego. Ale ja go dziedziczę w pewnym sensie, tak jak dziedziczymy, nie wiem, od rodziców, nie wszystko, ale no geny, jakieś zachowania, czasami choroby niestety, nie?
podobieństwo, nie, to, nie mamy na to wpływu, po prostu tak jest ten świat nieułożony. I grzech pierworodny jest pewnym dziedzictwem, pewnym, nie wiem, osłabieniem, jeśli tak można powiedzieć. I to nie polega na osobistej mojej winie, tylko właśnie ta bezsilność, to, że ja nie jestem w stanie sam wydać, nie mam tej siły nawet, żeby to dobro zrealizować, nie? Nie wiem, boję się i tak dalej. To jest, to są skutki grzechu pierworodnego, które w sobie noszę i z nich, z nieumiejętności radzenia sobie z tymi skutkami biorą się moje osobiste grzechy. No, może na przykładzie takim lepiej będzie człowiek, który na przykład w wychowaniu, w rodzinie był pomniejszany przez swoich rodziców, albo na odwrót, dużo wymagań ciągle, nie? Stawiano mu pod presją taką. Nie ma w tym jego winy, że on potem na przykład nie wierzy w siebie, albo że jest perfekcjonistą, nie? Przeszedłem trochę przez to, dlatego mówię. Natomiast to jest grzech w takim pierwotnym, biblijnym sensie, bo to mu przeszkadza. Nie pozwala mi być prawdziwie przed sobą, sobą i Panem Bogiem. I z innymi też, nie, że jeżeli ja się na przykład bardzo boję, nie wierzę w siebie, to jak mnie to bardzo ogranicza. Nie to jestem prawda. W stanie całego potencjału wydobyć, nie jestem w stanie się tym podzielić, bo ciągle się boję. Albo jak jestem perfekcyjny, to strasznie to dużo energii pochłania. Rzutuje to na relacje z innymi, będę bardzo wymagający. I to nie jest moja wina, że ja taki się stałem, bo ktoś mi to przekazał. I czymś analogicznym jest grzech pierworodny. I on jest jakby poważniejszą sprawą, bo przez chrzest to nie znika w nas te skutki. Rozumiesz, że nie wiem... No tak, no każdy zauważa, że ma w sobie tendencję do robienia czegoś złego, każdy trochę inaczej. Tak, albo zaniedbania, bo to nie chodzi, że my jakieś straszne rzeczy robimy, po prostu my możemy mieć jakiś potencjał i mamy, każdy ma jakieś dary, często długo nam schodzi, zanim to odkryjemy, nie, czym one są, ale potem jak je, jeśli tak można powiedzieć, uaktywnić, jak je przekazać, jak je rozwijać i teraz... Z tym mamy problem, nie? Bo czasami nie mamy, brakuje nam odwagi, czasami doświadczamy jakiejś słabości, która to blokuje, nie? Jakiegoś, nie wiem, zmęczenia, nie wiem, cokolwiek może być. I ja bym rozpatrywał grzech w kategoriach życia i śmierci, miłości i braku miłości, a nie tylko przestępowania przykazem, bo to są skutki. To jest skutek. Czyli my się bardzo skupiamy na, jeśli to można powiedzieć, na gaszeniu pożaru, a w ogóle nie wnikamy, dlaczego ten pożar co chwila wybucha, nie? Co sprawia, że ten pożar wybucha? Okej, czyli nie jest problemem na przykład to, że powiedzmy ktoś kradnie, tylko dlaczego kradnie? Tak? Jest problem, bo to jest zło, które on wyrządza, tylko my nic nie zmienimy. Mi się wydaje, to jest istota jakby nauczania Jezusa w kazaniu na górze. Jeżeli my będziemy tylko bezpośrednio zwalczać kradzież, to jest źle, że ona jest, nie? I trzeba ją zwalczać, jest prawo, nie wiem, są kary, jest policja i tak dalej, no żeby no, zło się nie rozprzestrzeniało, ale samym prawem i bezpośrednim uderzeniem w skutek nie sprawimy, że ludzie przestaną kraść. To prawda, to prawda. Tylko ograniczymy, nie? Ale to jest trudniejsze, bo... Albo będziemy starali się przestraszyć, obrzydzić komuś, tak, nie? Tak. No, i trzeba to też robić, bo lepiej tak niż nie, jakkolwiek powstrzymać zło, nie? To niż... jakąś funkcję sprawczą. Na niektóre osoby działa tylko kara i groźba. Nie? No tak zaczynamy, natomiast to spojrzenie biblijne jest o wiele głębsze i ono skupia się na, zwłaszcza Pan Jezus w kazaniu na górze, na głębszych przyczynach, nie? Święty Paweł mówi, że ja wiem, co jest dobre, ja chcę tego, a nie mogę. Dlaczego nie mogę? A robię, mówi, to, co złe. No to, i mówi, to grzech, który we mnie mieszka, to robi. On pokazuje grzech jako pewną siłę, takiego władcę, który wtargnął nie do naszego życia, do jakiegoś, nie wiem, powiedzmy, miasta, zamku, nie? I on tam rządzi. Uzurpuje sobie tą władzę, nie? I ogranicza, i paraliżuje. No żyjemy niby w tym mieście, no... Ale nie ma pełnej wolności, nie? Zgadza się, tylko zobacz, rozpatrywanie kwestii tylko w perspektywie, co mi daje życie, nie daje życia, pojawiają się tutaj takie problemy, nie? Powiedzmy, mamy klasyczny przykład tego, co... mamy związek osób, który z punktu widzenia Kościoła katolickiego jest związkiem niesakramentalnym, czyli grzesznym, tak?
No i to jest dla osób, które są w tym związku, to oni wchodzą w ten związek właśnie dlatego, że im to dodaje życie, mhm. nie? Nie dlatego, że im odbiera. Mhm. No i teraz z punktu widzenia na przykład takiego, no to się pojawia problem. Tak, jest problem, ponieważ czym jest tak naprawdę, jakby to powiedzieć, na czym polega ten mechanizm jakby grzechu? Teraz mi chodzi o mechanizm grzechu. Że my wybierając zło, popełniając grzech, nam się zawsze wydaje, że czynimy dobro. Znaczy człowiek pragnie i chce dobra. Człowiek, tutaj będę bronił tak jak święty Tomasz, że człowiek jest z natury dobry. Nie, ja nie mówię, że moralnie, tylko z natury, że jest nakierowany na dobro, nie, jest azymut, nie on. I my nie chcemy zła samego w sobie, nie, że ja specjalnie usiadłem, zdecydowałem się, od jutra będę wszystkie przykazania przekazał. No nikt tak nie robi. Znaczy zdrowy, normalny człowiek, zwłaszcza wierzący, no nie siada z premedytacją, i nie, tylko zawsze pokusa tak na nas oddziałuje, że my musimy widzieć w tym jakieś dobro. I tu się możemy mylić. Na tym polega, że... Dobro albo korzyść chociaż. Tak, korzyść, że... ale możemy się mylić. Może to być pozorne dobro, możemy być zwiedzeni, oszukiwani. Bo na przykład to, że ja mam chwilową korzyść albo jakąkolwiek tam przyjemność, to jeszcze nie znaczy, że to jest dobre. Albo, że się dobrze czuję. Nie? Bo to jest częsty błąd, tak. że bierzemy za kryterium, czy coś jest dobre, czy złe, czy życiodajne, czy zabójcze, no to jak ja się czuję. Jak się fajnie czuję, to jest dobre. No niekoniecznie. I teraz od tego jest właśnie objawienie, od tego są między innymi przykazania, nauczanie, to zewnętrzne, spisane, które jest pewnego rodzaju drogowskazem. Bo my się możemy pomylić. My ogólnie wiemy, nie, tego nie powinien robić tamtego, ale w szczegółach już możemy być nie, w jakichś takich mniejszych rozstrzygnięciach po prostu oszukani. Czyli bo to... nie znamy dobra i zła sami z siebie. Tak, co jest dobre, co jest złe. Nam to... To jest ta pokusa nie, z Księgi Rodzaju, na którą złapał wąż Adama i Ewę, nie? Że tylko Bóg zna, co jest dobre i złe, ale jak wy to zjecie, to też będziecie wiedzieli. No to akurat była nieprawda. I my, jak to powiedzieć, my jesteśmy łapani na dobre rzeczy. Nie? Na dobre rzeczy, tylko jakby to powiedzieć, no już... Nawiązując teraz do, nie wiem, do małżeństwa, że nie ta relacja jest zła, czy tam nawet nie sakrament, nie nawet samo współżycie jest złe, absolutnie, czy seksualność, nic nie jest złe samo w sobie, tylko jest pewien porządek, nie jest pewna struktura. Ja to tak nazywam, jeżeli wyjmiemy z liczby pi, jakieś mi to uderzyło, jedną liczbę zmienimy po przecinku, to, no, to nam się świat, wszechświat zawali. To jest ustalone. My na to nie mamy wpływu. Ja nie ustalam, jak jest nie, skonstruowany wszechświat, to my to odkrywamy. I analogicznie jest też z prawem moralnym, z tym, co należy robić, tylko że tu jeszcze wkracza wolność. Ja mogę to robić, mogę nie. Mogę pójść za tą jakby pociąganiem i w tą stronę, mogę nie iść. No, czyli uderzasz do tego, że prawo moralne jest obiektywne. Tak, jest obiektywne, ale nie jest jakimś, nie wiem, jakby to powiedzieć. No ale wiesz, w dalszej mierze może być tak, że ktoś ktoś w długiej perspektywie życia rozpatruje to, że wejście, trzymajmy się tego przykładu związku, no chyba jest takie najbardziej jaskrawe. To po 20 latach życia w związku, który Kościół katolicki nazywa niesakramentalnym, grzesznym, ktoś mówi, to była dobra decyzja. Mamy mm-hmm. wspaniałe dzieci, mm-hmm. żyjemy razem dobrze, a czasami są takie sytuacje na przykład, że ktoś był sam, ktoś się nim zaopiekował, nie? Mm-hmm. No i jakby widać same plusy. I teraz tak, subiektywnie dla tej osoby to będzie, żadnego grzechu tu nie ma. Mm-hmm. A obiektywnie, znaczy obiektywnie z punktu widzenia Kościoła katolickiego, no to jest grzech. Czy nie wiem, czy tylko z punktu widzenia Kościoła katolickiego. Znaczy, ja się jednak tu trzymam tego, co, no, bo kogo się mamy trzymać, no, tego, co Jezus mówi w Ewangelii, więc to nie jest ideałem, czy punktem docelowym, tak bym powiedział, jest jednak małżeństwo nie, sakramentalne, ale nie w znaczeniu rytuału, że my jakiś ryt spełniamy i też jest wszystko dobrze i możemy żyć jakkolwiek. To nie o to chodzi, tylko w ogóle małżeństwo jest jakąś drogą i ten...
to ograniczenie, nie z jednej strony, że ja powiedzmy, no, żyję z jedną osobą, a nie z 10 i obiecuję, że to będzie jakby dozgonne i to jest jakby jeszcze w tym zagwarantowana jest pomoc, nie Boże, nie, w tym specjalnym sakramencie do budowania tego domu. No ja nie widzę tego jako wymysł, nie, Kościoła. Natomiast nie każdy rzeczywiście, tu jest miejsce, nie, też i na rozeznawanie, na sumienie, jest w stanie od razu albo z różnych powodów, nieco się załamało, nie jest w stanie tym ideałem żyć. Natomiast ja bym nie przekreślał tego jako ideał, jako pewien punkt docelowy i coś dobrego i nawet no, taka jest Boża wola co do człowieka. Ale natomiast nie chodzi mi o to, żeby teraz skreślać, podważać to, czy to jest, wiesz, czy Kościół osądza dobrze, czy nie. Tylko kwestia oceny. Bo jak ty mówisz, że ja sam powinienem oceniać to, co mnie od Boga odciąga od nie, no to... Tak, sam, ale nie w takim sensie, dlatego podałem liczbę pi, że ja sam tworzę prawo moralne, czy co jest dobre, a co złe. Nie tworzę go, ja je odkrywam. Tak samo odkryliśmy, że jest liczba pi, że jest prawo grawitacji, jest wiele innych stałych, nie, które ktoś po prostu wymyślił. My wierzymy ostatecznie, że Bóg to tak poukładał, nie? Że jest jakaś struktura i porządek. I teraz Pan Bóg proponuje nam także przez przykazania pewną strukturę, pewien porządek, który mówi, gwarantuje wam, będzie gwarantować, że będzie w waszym sercu pokój, radość, że będziecie się dzielić tą miłością i tak dalej, i tak dalej. Nie? I to jest nam zostawione też do wyboru. To nie jest narzucone, nie? Że musisz tak. Więc to, że ktoś się czuje, że to jest dobrze, ja nie mówię, że nie realizuje się jakieś dobro, bo też się realizuje. Nawet jak ktoś jest razem w jednym związku, jeszcze nie jest sakramentalny, ale no nie żyje jakkolwiek i z kimkolwiek i co chwilę inaczej, to już jest jakiś postęp. Natomiast to, że ktoś czuje, że to, czy to jest dobre, czy złe, to jeszcze nie znaczy, że tak jest. Że moje subiektywne jedynie nie ocena. No to ocena. Czym to oceniać? No jest jak mówisz, coś mi daje życie, coś mi dobrze to życie odbiera, nie? No to no. Ja to rozumiem trochę witalnie. I jedno też. I drugie muszę, znaczy patrzę na obiektywne prawo, które mam na, właśnie w Ewangelii wyrażone, w tym, co Jezus naucza, nie tylko w przykazaniu, nie tylko w dekalogu, bo to jest pierwszy stopień, nie? Ale równocześnie Bóg przemawia do mnie wewnątrz, nie, że człowiek jest też, jak mówimy, świątynią Ducha Świętego, ma sumienie i ja muszę konfrontować jedno z drugim. Nie? I nie chcę powiedzieć, że jakiś to jest rodzaj syntezy, nie? Że tutaj patrzę, jakie jest przykazanie, ale no i przykazania czy Ewangelia jest jakimś pewnego rodzaju granicą, nie? Ale ja nawet wolę mówić o porządku, że o jakiejś strukturze, nie? Że, bo nie oszukujmy się, ta struktura jest, nie? Wszędzie, w naszym organizmie, w świecie, nie? I także to, co mamy wybierać, to, co mamy robić, też jest jakoś, nie? Z góry przez Boga jakby założone w takim sensie, że to jest dobre, a to jest złe. Takie postępowanie złe, takie jest dobre. I myśmy tego nie stworzyli. Nie ma tych kryteriów. One są, bo właśnie, mówisz życie, to ja mam poczucie takie, że... No... Ale w szerokim sensie mi chodzi o teraz życie. Nie, że tam biologiczne, nie, że tylko uczucia, nie, duchowe. No to, co powiedziałem, rozwój, dawanie siebie, nie, wydobywanie tego, co najlepsze z nas i dzielenie się tym i tak dalej, więc... Nie chodzi mi o życie takie tylko no, wąsko rozumiane, nie, biologicznie. Czy śmierć może być coś, mówimy, że coś może nie, coś zabiło we mnie, nie wiem, wiarę albo inicjatywę, mówimy tak, nie, że no, to zabiłeś we mnie całą radość życia, no, uśmierciłeś, no, w takim sensie, nie, że coś, nie, że umieramy bezpowrotnie, tylko, że coś, co nas strasznie ogranicza, co nam nie, no tak, ducha w nas zabija, nie? Tak, mówimy. Całą radość, no tak nieraz się mówi, całą radość życia zabiłeś we mnie, bo zabiłaś, nie? No, no, nie w sensie, że mnie zabiłaś, tylko coś się skończyło. I nie mam wiary w to, że nie, nie mam chęci do działania dobrego, nie mam do dzielenia się i tak dalej, nie? No, i tak mówimy, że coś zabiło, a to mnie uskrzydla, to dodaje mi, nie? Mówimy skrzydeł, czyli chce mi się żyć, nieraz tak mówimy, chce mi się działać. Dlaczego? Nie, jest jakiś dopływ nie tylko motywacji, nie, ale i energii, nie, tak. I ja muszę siebie, znaczy muszę mieć do dyspozycji to, co chcę dać, wierzyć w siebie i tak dalej, nie, więc...
Czyli to wszystko, co mi to zabiera, to twoim zdaniem jest, tak, należy, tak, uznać, tak, za grzeszne i złe. Tak. I wyznawać to na spowiedzi. Bo my zbyt wąsko patrzymy na grzech, tylko jako przestąpienie prawa. Nie? Ja mogę, tak, w którymś momencie nie grzeszyć w taki sposób, że nie wiem, ktoś założy, zabija, kradnie. Na którymś etapie życia już tego Bogu dzięki jako człowiek wierzący nie robię. Może tak być. I wtedy ludzie, tak, z czego mam się spowiadać? No właśnie. I mamy problem, nie? Bo Pan Jezus nas wezwał nie do unikania zła najpierw, tylko do oddzielenia się dobrem i wydawania owoców. To nie jest takie wcale oczywiste, moim zdaniem, bo spowiadam siebie i słucham. A akcent jest na to położony, żeby unikać błędów. Tak, tak. A to jest tylko zachowywanie przykazań, to jest ja to nazywam przedmurze. Taka fosa, nie? Ogrodzenie, nie, które stawiam przed, nie wiem, intruzem, żeby mi się nie wdarł w ten ogród. Natomiast Pan Jezus jest głównie skupiony, Ewangelia, na ogrodzie. Żeby dbać o ogród i żeby tam były owoce, warzywa, ujmując to tak dosłownie. I po to jest chrześcijaństwo. A przykazania te, które mamy, nie rób tego, nie rób tamtego, to jest rodzaj ogrodzenia, żeby przed, nie wiem, zwierzętami, że przyjdą mi to poryją, dziki, sarny pogryzą, nie? I zniszczą mi tą uprawę, nie? I ja tym będę się ciągle zajmował, więc... Natomiast ja mam wrażenie, że dużo jest skoncentrowania na ogrodzeniu, tak, często. Tak, tak, tak. To jest bardzo dobry obraz. Bronić, nie? Się i tego, nie? A co z ogrodem, nie? Czy tam się coś dzieje, czy tam coś rośnie, nie? Czy tam są owoce, które ja mogę spożyć, inni mogą, nie? Przecież Pan Jezus to ciągle mówi o tym, nie? Jesteście krzewem winnym, jesteście drzewem figowym, jesteście, co tam jeszcze z takich, drzewko gorczycy i tak dalej, nie? Jest o owocach. Owoce Ducha Świętego, nie? To jest cel. Chrześcijaństwo jest po to, żeby wydawać owoce, a nie po to, żeby unikać zła. Bardzo, tak, bardzo ładne. Ale bez tego się nie da dalej pójść. No jeżeli ktoś żyje w strasznych jakichś grzechach, no to jak tu mówić o, nie? Bo jest tak... Bo on nie ma nawet na to energii, on tak, całą energię jest pochłonięta w to zło, nie? A nie w rozwijanie tego, co w nim dobre, super, nie w dzielenie się, bo już nie ma miejsca na to, ani czasu, ani energii, ani uwagi. No to jest przekonująca wizja, ale tak myślę, że gdybym ja poszedł do przypadkowego księdza w parafii, a chodzę, tak, czasami, i powiedział, wyspowiadał się, że no, grzech w moim życiu panuje, bo nie mam pewności siebie, to bym usłyszał o tym, że tak, nie masz się z czego spowiadać, albo brak twojej pewności siebie jest dobry, bo jesteś pokorny, nie? Mm-hmm. No, bo to jest takie czysto prawne podejście, tak jesteśmy uczyni, to jest łatwe dosyć. To zrobiłem, tego nie zrobiłem, to zrobiłem, tu zjadłem, nie zjadłem, tam nie. I tak niektórzy w ogóle uczą w poradnikach, tak, że tak należy się spowiadać. Gdzie przekroczyłem prawo? Tam i od się tego się zaczyna, bo trudno nie na początku drogi, zwłaszcza dla dziecka, w subtelności wchodzić, jakie tam są przyczyny i tak dalej, no bo to jest za wcześnie. Natomiast w którymś momencie, jeżeli się życie duchowe pogłębia i wiara, zaczynamy schodzić do przyczyn, nie? I każdy z nas ma pewne stałe wzorce, ja tak bym powiedział, zachowań, nie? Działamy na przykład i każdy ma swoje słabości, każdy swoje zranienia, swoje osobiste i bardzo wiele naszych działań niewłaściwych, także grzechów, wypływa na przykład z tego, że nie poradziliśmy sobie z naszymi ranami, mamy jakieś deficyty, mamy jakieś... I próbujemy szukać za wszelką cenę, nie? Ukojenia, pocieszenia. I teraz jak ja nie będę wiedział, że za tym na przykład... Ja mogę agresywnie działać na kogoś, na jakiś autorytet, powiedzmy, bo nie przepracowałem na przykład swojej relacji z ojcem, który, powiedzmy, mnie traktował z góry i pomniejszał. I ja nawet nie wiem, że ja cały czas tej rany reaguję, nie? Ktoś mi się kojarzy, nie? Nieświadomie z moim ojcem. I ja mogę straszne rzeczy, mogę jakoś wymyśleć, mogę, nie wiem, rzucić się na niego, nie? Ja myślę, że większość naszych grzechów bierze się z nieradzeniem sobie ze słabością naszą, z poranieniem, z naszymi deficytami, nieświadomością, że to w nas jest i to pracuje, nie? I teraz postęp polega na tym, że ja schodzę głębiej, nie? Ja tego nie zmienię, nie uzdrowię sam. Bo jeżeli ja nie przebaczę na przykład, nie? Temu, kto mnie poranił, to ja będę ciągle ranić. Nie, no. Ale nie w taki sam sposób, jak zostałem zraniony, w inny.
Natomiast będę ranił, bo ja nie znam innej możliwości, jak mam sobie poradzić nie z czymś, na przykład agresją, albo a jak się nie kocha mnie, no to najmniejsza jakaś, nie wiem, ktoś mi coś odmówi, albo nie wiem, no powiem jakiś brzydki, ja się poczuję odrzucony, zamknę się, zniechęcę się, nie? I można powiedzieć, no, czy to jest jakaś taka wina straszna, że straszne grzechy? No nie, ale to bardzo, bardzo ogranicza człowieka w tym, żeby skupić się na tym, nie, co dobre, dzielić się tym, co dobre. No bo ja będę tak zniechęcony, że już w ogóle się nie będę z ludźmi spotykał, nie będę się pokazywał nigdzie. Nie, bo jeszcze mnie zranią, więc mi chodzi o to, że ten etap skupienia na takim przestąpieniu prawa i przykazań, to jest pierwszy etap. Tak, i bardzo szybko można mieć poczucie, że to jest bez sensu z tego powodu, że przede wszystkim to nic nie zmienia, po pierwsze. Po drugie, frustruje. Wiesz, łatwo sobie dojść do takiego wniosku, że to jest zbędna praktyka, która nic mi w życiu nie daje. A ja w którymś momencie, jeżeli sam do tego doszedłem, ale jak ktoś się u mnie spowiada regularnie, to dochodzimy do tego momentu, że my, ale co dobrego, jak wygląda twoja relacja do twoich darów, jak się nimi dzielisz, czy się nimi dzielisz, co ci utrudnia to dzielenie się tymi darami, co ci przeszkadza, co ci radość życia zrobi, żeby... Ale czemu ty masz taką... Żeby właśnie znikać, wnikać głębiej, a nie tylko gasić pożary. Ja rozumiem, że jak się straszny grzech jakiś wydarzy, każdemu się może wydarzyć, nawet jak już jest zaawansowany, no to trzeba go wyznać i tak dalej, ale nie skupiać się tylko na tym grzechu. Bo on jest skutkiem czegoś, nie? Mnie to przekonuje, takie podejście, że dążyć trzeba do tego, żeby moje życie... było w szerokim znaczeniu płodne, dawało życie, żeby było tym ogrodem, w którym tam wiele rzeczy rośnie. No. A grzechy to są wszelkiego rodzaju przeszkody, intruzi, coś, co najprościej rzecz ujmując, tak pochłania moją energię, moją uwagę, wysysa ją. To jest to biblijne myślenie o bożkach, nie? To jest, ja lubię ten obraz, bo co to są bożki? To są konstrukty naszego umysłu, które my nakładamy na dobre, na rzeczy dobre, na stworzenie i z tego robimy coś, nie wiem, Boga niemalże w naszym niemal, ale to strasznie wysysa naszą energię, pomysłowość, męczy nas, to no, w skrajnych wypadkach widzimy to w różnego rodzaju uzależnieniach, nie? Co się z człowiekiem dzieje, kiedy jakaś rzecz, substancja, nie wiem, można być uzależnionym nawet od sukcesu, nie? Tak go pochłania, że po prostu do granic wytrzymałości nawet niszczy mu zdrowie i psychikę, nie? I to jest po prostu chodzący obraz, ja bym powiedział, co to znaczy grzech tak naprawdę. To nie chodzi o, że ktoś wypił sobie raz tam i przeholował i no i się to będę martwił. Problem jest wtedy, kiedy ja już nie mogę bez tego żyć. A dlaczego nie mogę? Nie? Dlaczego ja nie mogę żyć na przykład bez tego? I muszę. I teraz w uzależnieniach nawet, jeżeli ja nie wniknę do przyczyn i będę zwalczał bezpośrednio uzależnienie jeszcze swoimi siłami, no to wszyscy wiemy już nawet z prostej wiedzy psychologicznej, nic to nie da. Nic. No tylko mam, wiesz co, mam takie wątpliwość, czy spowiedź jest najlepszym narzędziem do tego, żeby wchodzić w to życie. Nie? Mhm. Bo co z tego, że ja to wypowiem? To ja powiem tak, że spowiedź nie jest przede wszystkim, jak ja lubię ten obraz, pralką automatyczną, że przynoszę brudne ubrania, wrzucam, wyprałem, mam i to znowu idę i znowu się brudzę, nie? I znowu idę i wypiorę. To nie o to chodzi. Wszystkie sakramenty są ze sobą powiązane. Wszystkie. To jest taki jakby, jak nasz organizm, to jest system różnych systemów, nie? Układów, tam krwionośny, limfatyczny, nie? Nerwowy, jeszcze enzymy, takie śmakie różne. I to jakoś jest powiązane, ale jeden jak nie zadziała, no to rzutuje na resztę, nie? Prędzej czy później się to odbije. Wysiadają ci nerki, czy tam wątroba, czy coś się dzieje nie z krwią, no to na wszystko rzutuje. Więc sakramenty są ze sobą powiązane. I teraz spowiedź, ja to tak widzę, spowiedź to jest między innymi po to, by doświadczyć przede wszystkim, że jestem kochany przez Boga z tą całą moją niemocą, z tą słabością, że nie grzech jest w centrum, nie jestem określony przez grzech, bo inaczej by nie było przebaczenia. Gdybym ja był określony przez grzech, to w imię czego miałby mi Bóg przebaczać?
Jest coś głębiej, jest coś więcej, nie? A grzech jest przeszkodą. Grzech jest coś, co próbuje zniszczyć, co to jest głębiej we mnie, co to jest dobre. I ja postrzegam go, spowiedź jako, nie wiem jak to nazwać, udrożnienie kanału. O, tu jest zablokowane, miłość nie dopływa, miłość nie przepływa, życie nie dopływa. I spowiedź przede wszystkim jest udrożnieniem, ja usunięciem przeszkody. Ale nie można się zatrzymać na samej spowiedzi, że ona automatycznie mnie zmieni, bo potem mam modlitwę, mam Eucharystię, mam kierownictwo duchowe. No tak jak w życiu, nie? Wszystko ze sobą powiązane, tak jak w organizmie ludzkim. Ja nie żyję samym sercem albo samym powietrzem. Nie? No dobra, no ale no to zobacz, to narzędzie do rozwoju, do wzbogacenia swojego życia Kościół katolicki daje dosyć wymagające. Masz się spowiadać, chodzić znaczy nie chcę, żeby to wybrzmiało w takim nakazie, no bo w tym jest coś, co wzbogaca to życie, ale to nie lepiej na psychoterapię? Nie, znaczy tak też można iść na psychoterapię, ale uważam z punktu widzenia wiary, nie, i takiego biblijnego patrzenia, że psychoterapia jest takim dobrym, ludzkim, przez Boga też chcianym środkiem, nie? Aha. Stworzonym też przez Boga w pewnym sensie, nie? Na podstawie naszych naturalnych niemożliwości, które są Jego darem, ale to dotyczy tej, bym powiedział, w pewnym sensie wierzchniej warstwy, bardzo ważnej człowieka, uczucia, nasze przekonania, nie? Pewne jakieś pragnienia i potrzeby, ale jest w człowieku coś jeszcze więcej. Nie? Jest duch. Jest takie miejsce, do którego nie dociera ani nasz rozum, ani psychoterapia, ani psychologia, ani, nie wiem, no człowiek tam nie ma wglądu. Skąd biorą się, gdzie są zakorzenione nasze decyzje, nasze postawy, to poplątanie dobra ze złem. Nie, to w przypowieści fajnie wygląda o pszenicy i chwaście, nie, że słudzy widząc ten chwast, tak to tam jest nazwane, zaniepokojeni, to jest konkretna roślina, nie chwast, wystraszyli się i chcieli natychmiast zdziałać, coś zrobić, uprzątnąć to, bo ich jakby denerwowało to i bali się, no, że jak się to omłóci, bo to jest konkretna roślina. Życice, tak się nazywały, się tu pochwalę. I tak jest w Ewangelii, tylko no, to nikomu by też nic nie mówiło, ale to jest roślina, która ma ziarna. Podobnie jak ziarno pszenicy, tylko że one są trujące, znaczy zawierają substancje trujące. I dlatego oni je zobaczywszy... Chcieli wyrwać. Chcieli, żeby, no bo zawczasu, nie, jakoś zapobiec temu, bo jak my potem po żniwach to oddzielimy, nie, te dobre ziarna, że się potrujemy, czy ludzie się potrują, czy coś. No i co ten Pan odpowiada? Ten Pan podchodzi do tego ze spokojem, ale najbardziej kontrowersyjna rzecz, którą mówi chyba w Ewangelii, nie wyrywajcie, pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. Bo, dlaczego? Słudzy nie wiedzieli tego, że to ten chwast, ta życica jest korzeniami powiązana z pszenicą. To jest taka roślina. Korzeniami powiązana z pszenicą. To, co złe, nie istnieje tak naprawdę bez dobra, no bo na czym? Tak, to i teraz. I teraz my nie wiemy, jak w nas, w naszym sercu powiązane jest właśnie to, co jest przyczyną tak naprawdę naszego złego postępowania. Nie? Gdzie jest ten korzeń? My coś, trochę nam psychologia no, powie, tak jak tu powiedziałem, no, ktoś krzywdzi, bo ojciec tam, nie, go krzywdzi, albo doświadczył sam takiej, no to dlatego tak robi. I to jest prawda. I to jest też prawda, nie? Ale to jeszcze nie jest najgłębsza przyczyna. Dlaczego ten ojciec krzywdził? Nie? Co zrobić, żeby zatrzymać ten nie, w następnym pokoleniu? Więc to nie jest tylko na takiej zasadzie, że wszystko ma przyczyny takie właśnie naturalne i nasze, tutaj ludzkie z naszego życia. Ja uważam, że jednak jest coś w nas, do czego nie mamy dostępu i do tego ma dostęp tylko Bóg. I nie wiemy, jak to jest powiązane ze sobą, jak są te korzenie splecione. I moim tak, to zdaniem... chyba każdy, kto próbował jakiś taki grzech z siebie wyciągnąć, to widzi, że no. To jest w jakiś sposób niemożliwe. Tak. Na bazie, nie wiem, zdecydowania, postanowienia, siły woli. Mm.
tylko trzeba niesamowite jakieś zabiegi robić dookoła. Tak, i droga wiary jest no, ciągłym procesem uzdrawiania, upodabniania, nie tym umieraniem czegoś w nas, rodzeniem się. Nie? A jakie wnioski z tej Ewangelii trzeba wyciągnąć? Skoro Jezus mówi, pozwólcie, żeby to rosło, czyli no. Co, ja odnieś to do swojego życia teraz, że ja mam nie walczyć ze złem w sobie? No, to się najpierw dotyczy ludzi tam oczywiście, bo to chodzi o, jak to, we wspólnocie Kościoła i w świecie i o mnie. Ja to najprościej tak bym powiedział, nie należy używać przemocy jakiejkolwiek w zwalczaniu zła. Czy przebaczenie wobec zła jest przemocą? Nie jest. Ale to, że ja kogoś nie zabiję, wymyślam, albo że będę niecierpliwy wobec siebie, że będę chciał na siłę coś zmienić w sobie, nie? Czy będę się obwiniał, że nie? Mi chodzi o to, że pierwszym wezwaniem tam nie używać przemocy. Chodzi o ludzi, nie? Bo tam co czyli zrobić? Wobec siebie nie używać przemocy. I wobec innych ludzi, bo tam te chwasty, ta pszenica symbolizuje ludzi. No bo Pan jest to wyjaśnia, nie? Najpierw ludzi. I teraz no dosadnie rzeczy mówiąc, jak ktoś myśli inaczej, bo jest heretykiem, jak to dawniej, to nie reaguje wobec, albo mi źle życzy, albo jest moim prześladowcą, albo jest nieprzyjacielem, to ja nie próbuję poradzić sobie z tym złem, które jest w nim jakoś działające, przez zabicie tego człowieka. To jest taka najbardziej fundamentalna, jakby nie, że to nie jest dobry sposób radzenia sobie ze złem przez używanie siły, przemocy, manipulacji, niecierpliwości, nie? Szybkich działań, bo to, co tam jest fajne w tej przypowieści, że ci słudzy, oni się boją, oni są zaniepokojeni, nie wiedzą, to jest bardzo ważne, co z tym zrobić, skąd się to wzięło, nie? Ten chwast, bo oni tego nie wiedzieli, poszli się spytać tego pana, przecież posiałeś dobre nasienie. Wydaje im się, że wiedzą, co z tym zrobić, to znaczy, że to trzeba wyrwać, jakoś usunąć zawczasu, ale tak im się tylko wydaje. Ten pan mówi, nie, to nie jest dobre rozwiązanie. To znaczy, że tam działa bardzo mocno ten strach, nie? Ten lęk, nie, bo tak działa zło, że ono chce nas zastraszyć, że właśnie wprowadzi taki niepokój i szybko zmotywować do działania, szybkiego działania, nie, niecierpliwego. Nie? No i wtedy głupoty robimy. Bardzo często głupoty robimy. Nie? Że to no jest tak, podstawowa tak, przestroga też cierpliwości wobec siebie, bo każdy ma w sobie te chwasty w różnego rodzaju. Czy powtarzające się grzechy, czy jakieś słabości i zmiana w człowieku nie zachodzi, nie, na pstryknięciem palca, nie? Że nawet jak czytamy o nawróceniu, no to tak, człowiek wchodzi na pewną drogę, ale jeszcze nie jest święty od razu i doskonały. Nie może upaść nieraz jeszcze, może, że chodzi o tę cierpliwość, nie? Że zła nie zwalczymy przez niecierpliwe działanie, przez szybkie, pośpieszne i przez różnego rodzaju przemoc, nie, nie tylko fizyczną. Więc a to, co mówisz, że przestraszę się, że jest we mnie jakieś zło i wtedy kompulsywnie tak. Lecę do spowiedzi albo próbuję tak. Coś zrobić dobrego nagle, żeby nadłożyć nad to zło jakieś moje dobro, nie? To są takie zabiegi, które faktycznie nie leczą. Nie? Tak, i to jest właśnie przesłanie też tej przypowieści, bo zwróć uwagę, ten gospodarz, 13 rozdział Mateusza, kto chce, niech sobie zajrzy i rozważy. On jest całkowicie skupiony na pszenicy. On widzi, on wie, a no, zasiał to nieprzyjaciel, wie, że tam jest ten chwast, on to wszystko wie, ale on nie panikuje. On jest spokojny, nieprzyjazny człowiek to sprawił, nie zajmujemy się nim, wy macie robić wszystko, żeby pszenica dojrzała do końca i żeby były, nie, żniwa, plony, żeby jej nie zniszczyć. I to jest to, my mamy patrzeć na grzech, na zło z punktu widzenia dobra. A nie na odwrót, nie zło jest w centrum. Natomiast ono chce, żeby było w centrum, żebyśmy tak patrzyli. Wystarczy, zwróć uwagę ostatnio o te rakiety, niektóre spadły. W Polsce. Jaka panika. Jeszcze nie wiadomo co, a już i w mediach, wszędzie, koniec świata, wojna, tego, nie? To jest działanie zła. Że ono szybko działać, budzić lęk i pod wpływem tego lęku działać. Jeszcze zanim usłyszałem, co się stało dokładnie, nie? Ci słudzy poszli się spytać. Zobaczyli, są zaniepokojeni, boją się, ale idą się spytać. Panie, skąd się to wzięło? I co my mamy z tym zrobić, nie? I oni wyjaśnią, ich tak uspokaja.
nie? Bo patrzy na wszystko przez pryzmat dobra. Aha. Ta pszenica symbolizuje dobro. A okay. nie na odwrót. Jak ja będę na świat patrzył przez pryzmat zła i grzechu, które jak w pewnym sensie wydaje się potężniejsze, no to jestem biedny. Bo, no tak, bo to pochłonie. Wiesz, jakby to ciekawa rzecz, co mówisz, bo mnóstwo jest takich osób, które wiesz, na ustach mają grzech i to jest antyreklama chrześcijaństwa. Mhm. Takie zdewociałe, zafiksowane na przestraszone osoby, tak. nie? To ja jak widzę takie osoby, to tak sobie, co myśmy zrobili najlepszego, nie? Co myśmy zrobili, że po prostu ci ludzie tak się... No... Znaczy, odcięliśmy się trochę w katechezie, bo dużo jest moralizmu i odcięliśmy się w katechezie, w kaznodziejstwie też, w takim nauczaniu od takiego pozytywnego spojrzenia na stworzenie. W ogóle na stworzenie, nie? Że na, i mnie tutaj bardzo sprowadza na ziemię, albo pomaga mi odkrywać to na nowo święty Tomasz z Akwinu. Ja bardzo ciągle wracam do niego, ja go bardzo cenię, lubię. On tak bardzo broni, on na wszystko patrzy przez pryzmat dobra. Człowiek chce dobra, jak czyni zło, to dlatego, że jest zwiedziony, mu się wydaje, że to jest dobro. Człowiek, nie wiem, ma wolność i Pan Bóg nic za niego nie zrobi, co już mu wcześniej dał. Nie, jak nie uruchomisz swoich darów, które otrzymałeś, to nie oczekuj, że będzie cudowna interwencja. Nie, na grzech też patrzy jako na przeszkodę. Zło żeruje na dobru. Nie? Samo bycie, to co mówi Tomasz, samo bycie jest dobre. My to tak ty, nie myślimy o co tym. Co ty byś powiedział tym duszpasterzom, którzy tak diabeł tu, diabeł tam? No ulegają pokusie tych sług, ale nie idą jeszcze do Pana skonsultować tego. Tylko ulegają się lękowi, który niepokojowi, które zło chce, nie? I diabeł wywala. Bo wtedy można naprawdę, człowiek jest zdolny wtedy do wszystkiego pod wpływem lęku. I wtedy ten duszpasterz ma taką skuteczność, nie? No, nagle też, ludzie tak, idą tak. do spowiedzi. Ja się tego bardzo obawiam. Tak, duży, tak, nie? No, tylko, że to degenerację na dłuższą metę robi w tym człowieku. No, tak, tak. No i takie spojrzenie, ja wolę spojrzeć na Ewangelię z punktu widzenia ogrodu, czy tego rajskiego ogrodu też, nie, jak o tym jest mowa, że człowiek najpierw ma wydawać owoce. I Pan Bóg, łaska to jest to, co z jednej strony usuwa przeszkody, które to uniemożliwiają, między innymi zło, grzech, uzdrawia nas, nie, a z drugiej strony, jak już jest więcej miejsca w nas, tak obrazowym powiedział, w tym naczyniu, to wlewa jeszcze więcej tej miłości, tego dobra, żeby przepływało przez nas. Nie? I Jezus jest skupiony na owocach, a nie na grzechu. Tak, no, ale... to ja się bardzo cieszę, że o tym mówisz, bo to w ogóle inną perspektywę pokazuje. Chociaż umarł za grzech, nie za nasze grzechy. Natomiast kiedy spojrzysz do Ewangelii Janowej, ona jest trudna, bo jest taka teologia wysokich lotów, ale tam trzy razy Pan Jezus mówi, czemu on na tym krzyżu wisi, dlaczego on umiera. I wszystkie trzy są pozytywne. Pierwsze, aby ludzie poznali, że ja jestem, to znaczy, że jestem Bogiem. Po drugie, aby rozproszone dzieci nie zgromadzić w jedno. Po trzecie, aby wszystkich przyciągnąć do siebie. Tak. Nie ma ani słowa o grzechu. No i też w Ewangelii Janowej on mówi, że przyszedłem po to, aby owce, dać owcom tak, życie i tak. miały jeszcze w obfitości. Tak. Że on mówi, że grzech, no my widzimy w tym dramat, okrucieństwo, bo to było okrucieństwo, nie? I narzędzie zbrodni ludzkiej, bo to nie Bóg. A Jezus mówi, że przez tą śmierć on życie nam daje. Nie w sensie biologicznym życie, tylko właśnie życie wieczne, nie? Miłość i tak. Jak to pojąć? Że przez to, co złe w naszych oczach i przez narzędzie zbrodni, przez śmierć w ogóle, że Bóg coś dobrego daje. Nie? I w tym sensie nawet i nasz grzech, nasze słabości, nie my, tylko Bóg jest w stanie z tego jakoś wyciągnąć dobro, nie? W dobro to zamienić. No i po to jest między innymi spowiedź. Ale między innymi. Tylko, że nie bardzo łapę jak. Nie? To, że wypowiem to, że Pan Bóg, no nie wiem. To Pan Bóg usuwa we mnie pewne przeszkody. To mnie, jakby to powiedzieć, daje mi na nowo, nie wiem, motywację. Ta dosłownie, no,
obrazowo, że się mówi, łaska płynie znowu z pełną mocą we mnie, bo Bóg chce ciągle dawać i daje nam, nie? To, że jedziemy teraz i istniejemy, no to dlatego, że ciągle Pan Bóg daje nam istnienie. No już bardzo tak prosto mówiąc. Ale to nie wszystko. Chce nam dać więcej. Chce nam uczynić podobnymi do siebie. To jest to niesamowite, żebyśmy my doświadczyli tego, co On. No ale to uważaj, uważaj, bo teraz... Dlaczego jak, uważaj? Bo jak się pojawia ten temat uczynić... Ja bardzo lubię. ...podobnym do Chrystusa, to ja teraz muszę dać się ukrzyżować. Ojej, nie, nie, to nie. No ale to większość osób tak sobie pomyśli, nie? Że musi być... Nie mieć... To nie, że... Nie interpretują tego w taki sposób, że mam mieć tak doskonały kontakt z Ojcem, że po prostu już tutaj jestem no, głęboko osadzony w kontakcie z Bogiem, tylko że muszę być tym cierpiętnikiem. Ale zaraz, a co z resztą Ewangelii? I z życiem Pana Jezusa, o którym czytamy właśnie 2/3 Ewangelii, to opowiada o życiu Pana Jezusa przed krzyżem i tego, co robił. Ja to co mówię, on tam robił? Ja nie mówię jakie subiektywnie, tylko jak to wiesz, postrzegane jest to słowo, no. Nie, że je trzeba tłumaczyć, co to znaczy być podobnym do Chrystusa. Tak. Tylko zobacz, ja... W całości, w całym jego życiu i postawach, nie? Ja się spowiadam systematycznie i widzę coś takiego, że to pomaga, ale nie wiem, czy to bardziej nie jest taka kwestia, że mnie ustawia w odpowiednim kierunku i nie ustawia przemocowo, że ktoś mnie opieprzy i do pionu dostaję, tylko że ja sam się decyduję kierować swoją uwagę i swoje działanie za tym to idzie, w jakimś określonym, dobrym kierunku. Tak, to o to ale no, nie mam takiego doświadczenia, że spowiedź mi załatwiła jakiś grzech kiedyś, nie? Że spowiedź mi uleczyła grzech w takim znaczeniu, że przestałem grzeszyć, przestałem... To nic nie no to byśmy nie modlili się modlitwą Ojcze Nasz i przebacz nam nasze grzechy, a będziemy się modlić do końca życia i świata. Więc to nie o to chodzi, żeby być bezgrzesznym, bo to jest niemożliwe nawet dla człowieka. Natomiast ja akcentuję to powiązanie spowiedzi z resztą sakramentu i w ogóle, że spowiedź jest częścią drogi wiary. Nie? I tak jak... Nie wiem, analogicznie, po co jest sakrament małżeństwa, tak byśmy mogli zadać takie pytanie. No po co specjalnie? Przecież jest chrzest, Eucharystia, spowiedź, bierzmy, wszyscy to mają, ale po co jeszcze jest małżeństwo, nie? Bo wydaje mi się, z mojego takiego doświadczenia, obserwacji, pracy z małżeństwami też, że małżeństwo zawiera tak wiele aspektów, właściwie wszystko, nie? Małżeństwo, budowanie rodziny, których na przykład osoba samotnie żyjąca już no, nie ma. Tylu tych aspektów. Nie musi wychowywać dzieci, nie musi tu... No bardzo wiele, nie wiem, samo wychowywanie już bardzo pochłania, ile to trzeba nie, energii. I teraz do tego potrzeba specjalnego jeszcze daru, jakiegoś wsparcia, nie jakiegoś, nie wiem, zastrzyku energii. Ja to tak widzę. Nie? Którego nie potrzebuje, powiedzmy, osoba żyjąca samotna, bo ona to wszystko ma w Eucharystii, nie? I w bierzmowaniu. Tak to próbuję sobie to jakby wytłumaczyć, wyjaśnić. I nie można odrywać spowiedzi od innych sakramentów, przede wszystkim od Eucharystii. Ja rozumiem, ale... Czy małżeństwa, jeżeli ktoś jest małżonkiem tam, nie? No wiesz co, tylko że dla mnie to jest za mała motywacja, żeby przystępować, myślę, że dla wielu osób, że przystępować do Komunii Świętej, no to muszę iść się wyspowiadać, no i tyle. Mhm. A w praktyce to wygląda często dać się opieprzyć. Znaczy, ja mam inne doświadczenie swoje, powiem tak, najlepiej powiedzieć o swoim doświadczeniu w spowiedzi. Też się spowiadam regularnie, ale moja spowiedź wygląda już nie tyle, tak, oskarżam się z jakichś grzechów, ale bardziej jest pewnego rodzaju rozmową. Nie właśnie o tych głębszych jakichś przyczynach, o tym, co się we mnie dzieje, co ja przeżywam. I bardzo długo, nie, my z tego samego się spowiadamy, bardzo długo to samo jakby dostrzegamy. Ale mam takie doświadczenie, że po paru latach naprawdę niektórzy się zmieniają. Po prostu, no nie wiem, z czegoś zostałem uwolniony, no uzdrowiony. Czasami to współgra także, nie wiem, z kierownictwem, z terapią, nie? Natomiast mam takie przekonanie, że pewne rzeczy zawdzięczam tylko Bożej łasce. Bez tej specjalnej łaski, którą otrzymuję przez sakramenty, a bardzo wiele zawdzięczam też temu, co płynie od, nie wiem, od człowieka, ze świata, tego, co dobre. Tam też Pan Bóg działa, nie? Natomiast
Sakrament to jest ta specjalna taka, bym powiedział, naddatek, nie, porcja miłości Bożej, no, energii. To rozumiem. Na przykład jeśli mam taką perspektywę, że mogę z kimś porozmawiać na temat tego, że nie wydaje gdzieś owoców, że moje życie gaśnie. I omawianie tego jest leczące. Tak. Jest bardzo leczące. Tylko tak. Ja mogę zauważyć problem, nie, gdzie jest przyczyna, tu jest powiedzmy choroba, ale lekarstwa nie znajdę już sam w sobie, czy nie, właśnie to lekarstwo. Mówisz, te sakramenty są do czego potrzebne w ogóle? No, żeby człowieka przede wszystkim leczyć, bo jest dobry. Mi się podoba to, co mój znajomy ksiądz Szpakowski, to Bogusław, mówi tak, że ponieważ jesteśmy dobrzy, ale nie doskonali, bardzo to lubię, no to potrzebuje iść na psychoterapię, czy do spowiedzi, prosić o pomoc, idziemy do lekarza. Jesteśmy dobrzy, ale niedoskonali. Niedoskonali w znaczeniu nie osiągnęliśmy swojej jakby pełni możliwości jeszcze. Nie osiągnęliśmy celu, do którego jesteśmy stworzeni. Nie? Samochód, który jeszcze, nie wiem, nie ma kółek założonych, no już jest samochodem, no ale nie pojedziemy. No nie pojedziemy. Jest jeszcze niedoskonały. Ale... Jeszcze niewiele, ale tak, trzeba jeszcze dokręcić. I to nie jest tak, to też niedobre porównanie, no bo my jednak jeździmy, nie, żyjemy, no robimy coś, nawet jak jesteśmy niedoskonali, tylko mi chodzi o to, że to jest niekończący się proces, znaczy napełniania i oczyszczania, nie, uzdrawiania, ale to jest wszystko w tym celu, żeby Bóg przez nas mógł działać, żeby dobro płynęło, żeby, nie wiem, no, ewangelicznie, żeby być świadkiem, żeby być światłem, żeby być solą, żeby to, co jest mi, wydawać swoje życie. Nie? My potrzebujemy tego Bożego wsparcia i to dają sakramenty. Nie? One oczyszczają nas, ale równocześnie, no nie wiem, dają, nie chcę powiedzieć suplementy, to nie jest dobra nazwa, no, ale siłę taką, moc, niektórych sami w sobie i w tym, co nas otacza, to nie wystarczy. Nie wystarczy. Ale bez tego nie wystartujemy, no bo jak nie będę żył i nie będę jadł, pił, uczył się, no to nie ma mowy, żeby dalsze kroki jakieś zrobić, nie? Więc... Na pewno perspektywa taka, że życie duchowe, wewnętrzne, ale to jest związane właśnie bardziej z głębszym takim wpatrywaniem się w siebie, nie z kultem, ta, robi coś takiego, że człowiek zaczyna żyć głębiej, lepiej, więcej, bardziej... Tak, tak. Czyli wydawać owoce, nie? Czyli tak, jest tak. Tym ogrodem takim kwitnącym. No dla mnie, ja teraz też przeszedłem całą tą drogę od dziecka, nie, spowiedzi. Akurat miałem, gdzie tam skoncentrowanie na grzech, a na prawie takim nie, zrobiłeś, nie zrobiłeś. I dalej taki jest w pewnym sensie, bo też ciągle człowiek grzechy popełniam. Natomiast... jestem na takim etapie teraz schodzenia jakby głębiej, nie, widzenia tych przyczyn i wiele rzeczy się w moim życiu zmieniły właśnie dzięki temu, że się schodzi do przyczyn. I nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie wiem jak to się dzieje, nie wiem, bo no, no to jest jakaś tajemnica. W którymś momencie Pan Bóg nas od czegoś uwalnia. Wpatrzeć się w siebie, zrozumieć. Tak. Wiesz, no bardzo mi się to podoba. Ale to musi być przyjęte, ja muszę poprosić, ja muszę uznać, że ja potrzebuję tej pomocy. Ja, powiedzmy, jeśli ja reaguję od 40 lat, nie wiem, w jakiś określony sposób i nie jestem z tego zadowolony, nie? Na kogoś tam, nie? Na jakąś sytuację i nie jestem z tego zadowolony, mnie to ciąży, mnie to jakoś boli, to teraz droga przemiany polega na tym, że ja uznaję, no widzę, że już wiem, że tak jest, no psychoterapia mi też może to pomóc, wiem skąd się to bierze, ale też droga uzdrowienia biedzie tędy, że ja uznaję, że nie zmienię tego sami. Każdy z nas ma takie obszary, ale ma też nie mocy, ale ma też dużo obszarów mocy, bo my tak się skupiamy, co nam nie wychodzi. Ale my to musimy wiedzieć na obszarze naszej mocy. To jest Boży dar, nie? Że ja dużo rzeczy robię już i fajnych, nie, i daję, ale jest ten oścień, nie, ta słabość, która mi jest zostawiona. Po co? Po co to jest mi zostawione? No, żeby nie zatracić tego, co dobre, nie urość w piórka i jak jestem wspaniały, ale też... Ja wiesz co, nie lubię tego stwierdzenia, bo to jakby to zakłada, że jakby ktoś się ucieszył tym, że jest dobry, ale do końca... nie to mam na myśli, nie, właśnie, że powinniśmy się cieszyć i dzielić się tym i nie wiem, dziękować i mówić nawet,
No ale nie jest taka możliwość, taka tendencja, nie, że człowiek przestanie tak naprawdę myśleć, że to jest, no, tak naprawdę dar Boga czy innych ludzi, nie, więc... No będzie chciał wyskoczyć z dobrej zależności. Tak. No więc mi spowiedź tutaj bardzo jakby pomaga, ale też trzeba powiedzieć, że ja już nie chodzę do przypadkowych spowiedników, nie? To już od lat, bo lepiej mieć jednego, który zna cię i on towarzyszy, on już, nie? I może być bardzo dużą też pomocą przez doświadczenie, nie? Nikt z nas nie jest tutaj jakby alfą i omegą. I ja miałem takie doświadczenie też, nie, takich spowiedzi prawnych, jakie to, które mnie bardzo zniesmaczyły, no nie chodzę już, nie, bo to jest takie wyrzucenie z siebie, nie tylko, nie wiem, jakichś brudów. Tak, tak. Wiesz, to mnie interesuje. Co mi się podobało, czy podoba, jakby, czy biorę do siebie, czy takie karmiące jest to, co mówisz, że to jest przełożenie akcentu. Grzech nie jest czymś, co muszę w sobie zwalczyć. Sam. No, jeszcze sam, no to jest inna rzecz, bo to jakby myślenie o tym, to jest tak, to daje takie poczucie ciężaru, nie? Jakby pokazuje, że grzech to jest rzeczywistość, gdzie można dopracować, żeby więcej owoców przyjąć. No to biorę to. No to Jakub mówi w liście, nie, że miłosierdzie odnosi triumf nad sądem, czy gdzieś chyba w Księdze Przysłów, czy teraz nie pamiętam, czy Seracedesa, jest, że miłość zakrywa wiele grzechów. Im bardziej się, bo o to chodzi, skupiam i czynię miłość, to też wpływ ciemności, zła jest coraz mniejszy i ja staję się coraz silniejszy mocą Bożą i mniej podatny jestem w ogóle, nie, i na, nie wiem, na te pokusy, na to fałszywe zło, bo jestem skupiony na tym, co mam do przekazania, co Pan Bóg mi daje, do, żeby innym dalej przekazać, nie? Więc miłość zakrywa wiele grzechów. I miłość też nas powstrzymuje od wielu grzechów. Nie? Ale jak ja się bezpośrednio skupię na zwalczaniu grzechu, to jest bardzo niebezpieczne, na tym chwaście. To wyrwę pszenicę. Wyrwę pszenicę, nawet jej w którymś momencie nie będę zauważał już. Nie będę zauważał, że ona jest na tym, bo tylko chwast i lęk, nie? Który mnie tak sparaliżuje, że ja będę, nie, bał się, czy mnie to zło nie zniszczy, ten grzech. Nie? No, Jezus pokazuje inną perspektywę, nie? No nie moralistyczną taką tylko. Ja bym chętnie ten temat pociągnął jeszcze, bo mieliśmy o spowiedzi... Możemy pociągnąć. Z wiele tematów ciekawych związanych ze spowiedzią. Jak widać, my tylko tak tutaj żeśmy liznęli. Mało porozmawialiśmy, ale no ta mało, perspektywa bardziej. Grzechu jest... Tak. No ważne to było. Ważne to było usłyszeć, że mam być ogrodem i nie chodzi o to, żeby się czyścić, bo mogę się wyczyścić z dobra także, nie? I no. Wydaje mi się, że... Przede wszystkim samemu, nie? Bo jak człowiek sam zacznie kombinować także przy sobie, no to to nie znaczy, że nie trzeba z grzechem walczyć i nic nie robić, że jest, to nie o to chodzi, nie? Że jest dobrze i teraz jaki mnie Pan Niebo stworzyłeś, taki mnie masz, ale nic nie zmienimy przez bezpośrednie skupianie się na grzechu. Tylko przez z drugiej strony, od strony dobra, od strony miłości, od strony działania Boga, ja mogę, nie, cokolwiek się we mnie może zmienić, cokolwiek na lepsze. A nie na odwrót, że ja lubię ten, nie, obraz pożaru. Po prostu, nie, że nie należy tylko gasić pożaru, choć trzeba, no bo jak się pali, no to muszę. Ale potem, czy ja siadam i się pytam, czemu któryś raz ten pożar wybuchł? Co zapruszyło ten ogień? Co jest powodem? No bo tak to znowu będę gasił i ile to energii pochłania, nie? Nie mówiąc o tym, że to coś spaliło, nie? No. Jakąś budowlę, coś tam, jakiś... No więc, no, można się skupić tylko na gaszeniu, ale to jest tylko ograniczanie zła, ognia, pożaru i zniszczeń. To Jezus wskazuje drogę głębszą. Tak, trzeba gasić, jeżeli się już pali, no bo przecież... Nie? Natomiast równocześnie szukamy, gdzie są te przyczyny. A jak je znajdziemy, to się okazuje, że sami jesteśmy, nie jesteśmy w stanie ich jakby sprawić, że to przestanie, że te przyczyny przestaną działać, nie? Że jest coś tak nas głęboko uwarunkowanego, że, bo od czego jesteśmy bezsilni i tylko Bóg może tam dojść i to zmienić. Na tym polega właśnie ta rola wiary. I tam psychoterapia to może nam, ja to tak widzę teraz, nie? Naświetlić, że to prawdopodobnie jest przyczyna, nie? Ale nie, moim zdaniem
częściowo coś psychoterapia może nas zmienić, zależy to od problemu, nie? Natomiast tym, co najgłębsze w człowieku, no nie, tam nie docieramy. To jest nasza granica. To jest, no, znaczy zbawienie. Bo wiara to też za pomocą symbolu próbuje dotrzeć do tego, co jest najgłębsze w człowieku. Ja bym tej psychoterapii nie chciał podważać w ten sposób, bo dla nie, mnie ja była... nie podważam, właśnie przeciwnie. No. Ja uważam, że jest bardzo pomocna, konieczna i nawet w bardzo wielu wypadkach to jest działanie, obok działania łaski w człowieku, tak, bo tak. On podejmuje naprawdę odważnie coś, to trzeba odwagi, zmierzenia się i tej mocy, która nie płynie tylko ze mnie, ja widzę w tym działanie łaski, nawet jak człowiek nie jest świadom, że to od Boga jest. Tak. No. Dla mnie to też było przełomowe doświadczenie, ale zgodzę się z tym, że ono ma swoje ograniczenia. Tak, ma granice. I doświadczenie religijne, ono nie jest, nie ma języka tak precyzyjnego, tak, do nieużywania niektórych rzeczy, ale horyzont ma szerszy. Tak, tak, tak. Zdecydowanie się zgadzam. Wszystkie ludzkie środki mamy używać, ale te, które mamy dostępne tutaj na tym świecie, są ograniczone. To jak jest razem podane w zdrowy sposób, to dobrze działa. Tak. Rozwój duchowy nie jako odcinanie, tylko raczej integrowanie. Mhm. Za rorem. Dojechaliśmy do Targówek. Dojechaliśmy do domu czyjegoś. No właśnie, mieszkania i to pana właściciela, ale... No, no to cóż, nie wiem. Ja bym... Okrążyliśmy po różnych tematach. najpierw był grzech, bo, grzech według Darka Piórkowskiego. Tak, grzech według mnie. Następnym razem będzie spowiedź według Darka Piórkowskiego. Nie, nie według mnie, no mam nadzieję, że nie według mnie, no ale próbuję zrozumieć. Próbuję ciągle zrozumieć, nie, głębiej i jakoś, bo ja wierzę w to, co Pan Jezus, no tak, powiedział w Ewangelii. Wierzę w to, ale próbuję zrozumieć ciągle. Dzięki. Dziękuję też. Do następnego. Do następnego. Nie wiem, czy tu, ale... Zobaczymy, czy się sprawdzi to jeżdżenie. No. Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy.